Niemiecka prasa nie kryje irytacji i po debacie niemiecka prasa o kampanii wyborczej, irytująca wymiana błahostek. Znak zapytania. Niemieckie media komentują debatę trojga kandydatów na kanclerza, wypolerowane przemówienia i pozowanie przed kamerami. Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAS, porównuje telewizyjne show do testu, zgodnie z dewizą: kto tu wypadnie słabo, ten ośmieszy się na arenie światowej, kto chwiejnie stoi w berlińskim teatrze prowincjonalnym, tego Putin rozgniecie jak warzywo. Jednak nie jest to takie proste, zauważa FAS. Sztywne pozowanie przed kamerami i odczytywanie wypolerowanych przemówień to jedna sprawa. Niektóre kompetencje są mało lub w ogóle niewidoczne na scenie. Umiejętności negocjacyjne, umiejętność słuchania czy zarządzania, zdobywanie zaufania, na przykład zjednoczenie Niemiec nie byłoby możliwe bez tych cech Helmuta Kochla, który przez media był często wyszydzany, konstatuje dziennik. Lider CDU Armin Laschet, który rekomendował samego siebie jako kanclerza zaufania, dalece nie dorównuje Scholzowi pod względem kompetencji i popularności, pisze gospodarczy Handelsblatt i dodaje, że CDU czekają ciężkie czasy. Największa szansa CDU tkwi jeszcze w tym, że SPD popełnia błędy. Jak dotąd socjaldemokraci zadziwiająco dobrze tego unikali. Teoretycznie jednak, niezdarne wystąpienie szefowej partii i Saski Esken mogłoby kosztować SPD punkty i pomóc Chadencji w odrabianiu strat. Jest to jednak tylko mglista nadzieja, w żadnym razie nie strategia na finisz kampanii. Starcia kandydatów na kanclerza są szeroko relacjonowane, zauważa Neue Osnabrücker Zeitung, i dodaje, że w to, iż odgrywają one dużą rolę w decyzjach wyborczych, chyba jednak nikt nie wierzy. Szybkie sondaże dotyczące zwycięzcy dały niemal identyczne wyniki jak przy ostatniej debacie. Jakby widza można było nawrócić w 90 minut. Tak więc uczestnicy niewiele mogą zyskać, za to mogą coś stracić. Tak się nie stało. Pojawiły się akcenty, wychodzące zdecydowanie od Armina Laschheta, który walczy. Z pozycji neutralnego obserwatora należy stwierdzić, że kandydat CDU wiele rzeczy robi teraz dobrze. Niemal każdego dnia on i jego zespół prezentują konkretne plany, na przykład dzień po telewizyjnej debacie prezentują 6 punktów do zrealizowania po wyborach, od klimatu aż po zmniejszenie obciążeń finansowych dla obywateli, komentuje gazeta. Schwäbische Zeitung nie jest zadowolona z dotychczasowych dwóch telewizyjnych debat kandydatów. Dyskusje do niczego nie zachęcają. Zwroty te są wyciągnięte z szuflad specjalistów od komunikacji, ale nie mówi się na przykład o reakcji niemieckiej polityki zagranicznej po katastrofie w Afganistanie. Co oznacza większa współpraca europejska lub większa odpowiedzialność. Emerytalne obietnice socjaldemokratów także brzmią wspaniale, ale pokolenie wyżu demograficznego wkrótce przejdzie na emeryturę. Czy to jest przedmiotem debaty? Nie. W przeszłości nie wszystko było lepsze, kampania wyborcza też nie. Ale ta wymiana błahostek mimo wszystko jest irytująca, pisze dziennik z Ravensburga.